Radość jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych emocji, która może oświetlić nasze dni i sprawić, że życie staje się bardziej pełne i satysfakcjonujące. Jednakże zdarza się, że niektórzy z nas doświadczają trudności w odczuwaniu radości, co może budzić zaniepokojenie i niepokój. Dlaczego niektórzy ludzie nie czują radości i co się dzieje w takich sytuacjach? Jednym z głównych powodów braku radości może być przewlekły stres i przemęczenie. Współczesny styl życia, pełen pośpiechu, presji i obowiązków, może prowadzić do wypalenia, zmęczenia i braku energii, co utrudnia doświadczanie pozytywnych emocji, w tym radości. Niektóre problemy zdrowotne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, mogą wpływać na nasze samopoczucie i zdolność do odczuwania radości. Na przykład depresja, zaburzenia lękowe czy inne choroby psychiczne mogą zaburzać równowagę emocjonalną i utrudniać doświadczanie pozytywnych emocji. Monotonia, rutyna i brak aktywności fizycznej czy zainteresowań mogą prowadzić do spadku motywacji i entuzjazmu, co może wpływać na nasze zdolności do odczuwania radości. Ważne jest, aby dbać o różnorodność w codziennym życiu i angażować się w działania, które sprawiają nam przyjemność. Negatywne myślenie, pesymizm i skupianie się na problemach mogą przysłaniać nam możliwość dostrzegania pozytywnych aspektów życia i doświadczania radości. Praca nad zmianą sposobu myślenia i skupianie się na pozytywnych aspektach może pomóc w budowaniu pozytywnego nastawienia. Niekiedy brak zrównoważonego stylu życia, zbyt mało czasu na odpoczynek, niewłaściwa dieta czy brak aktywności fizycznej mogą wpływać na nasze samopoczucie i zdolność do odczuwania radości. Ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, aby móc cieszyć się życiem w pełni. Warto również przyjrzeć się swojej dopaminie. Współczesna technologia, w tym telefony komórkowe, internet, gry komputerowe i media społecznościowe, stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Korzystanie z tych narzędzi może być niezwykle przydatne i rozrywkowe, ale nadmierne używanie ich może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Jednym z mechanizmów, który może wpływać na nasze poczucie radości, jest wypalanie dopamini poprzez nadmierną stymulację związaną z korzystaniem z tych technologii. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w regulacji naszych emocji, nastroju i motywacji. Jest zaangażowana w doświadczanie przyjemności i nagrody, a jej uwalnianie może być związane z korzystaniem z nowych technologii, takich jak media społecznościowe, gry komputerowe czy przeglądanie internetu. W miarę rosnącej ilości informacji i bodźców, które otrzymujemy poprzez te kanały, nasz mózg może stać się przyzwyczajony do wysokiego poziomu stymulacji, co prowadzi do wypalania receptorów dopaminowych. Nadmierne korzystanie z telefonu, internetu, gier komputerowych czy mediów społecznościowych może prowadzić do uzależnienia behawioralnego, które ma negatywny wpływ na nasze zdolności do odczuwania radości. W miarę jak nasz mózg staje się coraz bardziej odporny na naturalne poziomy dopaminy, możemy doświadczać spadku nastroju, apatii, trudności z koncentracją i utraty zainteresowania codziennymi aktywnościami. To zjawisko znane jest jako tak zwane wypalenie dopaminy i może prowadzić do obniżenia naszego ogólnego poczucia dobrostanu i radości. Aby zapobiec negatywnym skutkom nadmiernego korzystania z nowych technologii i wypalania dopaminy, ważne jest, abyśmy zachowali umiar i świadomość w korzystaniu z tych narzędzi. Warto również regularnie odstawiać telefon czy komputer, aby dać swojemu mózgowi chwilę odpoczynku i regeneracji. Zastąpienie czasu spędzanego na ekranie aktywnościami na świeżym powietrzu, medytacją czy czytaniem może pomóc w przywróceniu równowagi w naszym mózgu i poprawie naszego ogólnego samopoczucia. Wypalanie dopaminy poprzez nadmierną stymulację związana z korzystaniem z nowych technologii może mieć negatywny wpływ na nasze poczucie radości i dobrostan psychiczny. Dlatego warto zachować umiar i świadomość w korzystaniu z tych narzędzi, aby móc cieszyć się życiem w pełni i zachować zdrową równowagę emocjonalną. Jeśli zauważasz, że nie czujesz radości i zastanawiasz się, co się z tobą dzieje, warto zwrócić uwagę na swoje codzienne nawyki, styl życia i emocje. Warto również poszukać wsparcia u specjalisty, jeśli brak radości utrzymuje się dłużej i wpływa na twoje funkcjonowanie codzienne. Pamiętaj, że każdy z nas ma prawo do doświadczania radości i spełnienia, warto zatem szukać sposobów na jej odnalezienie i celebrowanie w swoim życiu.